Trzymaj to. Wiem, że to dziwnie wygląda. O! Jest idealnie! Chciałem zacząć odcinek, ale... Jestem poza mapą. Wypadłem! Dopiero wszedłem do gry i... Budynki widać stąd. Wszystko tu widać, a wejść nie mogę... O! Może teraz mogę wejść? Hej wszystkim, z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku z Boneworks! Polubiliście serię, więc nagrywamy to dalej. Mamy Hagiego walczącego z Grzesiem. Hagi Wagi może zrobić teraz rewanż na Grzesiu, ale Grzesiu jest zawodowym bokserem. Zobaczcie, jak on trzyma gardę jedną ręką, co prawda. I teraz w ogóle rąk nie ma. Ej, ta walka jest równa. Wygrał jak zwykle. I nasz Grzesiu tutaj, nasz kochany Grzesiu, sprawdzi dzisiaj, jak wygląda stan wody na obecną chwilę. Tutaj jest woda, tutaj jest woda, spokojnie. To nie jest tak, że to jest niebo i dziura wielka. Tu jest woda, podchodziłem do brzegu, sprawdzałem. Dlatego Grzesiu, zobacz, czy jest ciepła. Grzesiu, zobacz, no czemu nie chcesz? Wchodź! A... Ciepła czy nie? Grzesiu? Nie no, utopił się. O! Co? Proszę... Do wody. Zrespiłem, stukając Gravity Gunem zombiaka. Jak dobrze, że mamy tutaj wodę, żeby się go pozbyć. Ale chciałbym wam pokazać coś nowego. Mamy tutaj taki piękny patyczek z pięknym czerwonym przyciskiem. Mamy Grzesi, którzy zmierzają do wody. Co ty robisz? Dobrze, ten ma swoje fazy, ale mamy właśnie ten przycisk. I zobaczmy, co to... Rob... Nie dzia... O! Działa! Umarłem! Ty też miałeś pływać, weź wdech. Wdech, dokładnie tak, wdech. Zamknij buzię i do wody. Nikt nie umie tu pływać. To może jednak to jest niebo. Mamy też legendarny młot Thora. I zobaczmy, czy rzeczywiście jest mega, super ciężki i tak dalej, tak jak w legendach zresztą. Zobaczmy na Grzesiu, połóżmy go najpierw. No i się... jest niewzruszony tym. Czy jeżeli rzucę... Zdenerwował się, ale żyje, to nie pasuje mi ten młotek. A czy rzeczywiście tak jak w legendach ten młot Thora wraca? Zobaczmy, rzućmy go. Zobaczmy, czy do nas... Wróci... To jest takie bez sensu. Ale mamy jeszcze jednego gościa. Jesteśmy po pierwsze Spider-Manem, a po drugie mamy tutaj Steve'a. I ogólnie widzieliście kiedyś Spider-Mana z mieczem do Steve'a, żeby wyciągnąć Diglaigop. Zabić. Ogólnie kocham to uczucie, kiedy podchodzicie sobie do Grzesia, łapiecie za pistolet. Przepraszam. Mamy jeszcze tutaj parę dziwnych rzeczy i tutaj mamy Grzesia, który został opętany. Ej, Grzesiu! Już nie masz hełmu, nie musisz udawać, że chcesz mnie zabić. Grzesiu, jesteśmy przyjaciółmi! A co jak kucnę? To co ty mi zrobisz, jak kucnę? Halo? Nie potrafi mnie walnąć! Ała! Ciekawe, czy jak mu strzelę w nogę, to... będzie mógł chodzić. Ale to jest genialne! Przecież teraz... Grzesiu, słuchaj, nie... Miałeś nogę przestrzeloną! Jak ty chodzisz? Przestań! Ta gra jest taka zła! Jeszcze dzięki temu, że... On nie potrafi chodzić! Chodź tutaj! Chodź tu! Grzesiu, wiem, że się upiłeś, chodź tu! Dobrze?
Tak się nie skacze na główkę. Chodź, cię nauczę. Chodź. Dobrze. Nie, nie. Ja nie chciałem wpadać. No chodź. No. No chodź. Powiedziałem. No. Na główkę. Ale stworzyłem specjalnie dla ciebie skakankę, rozumiesz? Skakankę. Po pierwsze, zostawcie też subika i lajka. Grzesiu zawsze się cieszy, jak zostawiacie subika i lajka. A dla ciebie, słuchaj kolego, daj rękę! Dla ciebie specjalnie stworzyłem to dzieło sztuki. Spokojnie, to jest bezpieczne. Nie testowałem jeszcze, ale bezpieczne. Dlatego wejdź sobie tutaj, wejdź sobie tutaj. Nie zmuszam cię do niczego, ale wejdź sobie tutaj. Wygodnie? Wygodnie. Rozumiem. Teraz bierzemy nasz pilocik i idziemy na drugą stronę plaży. Tak jakby co? Okej, okay, wszystko jest gotowe. On jakimś cudem wstał, ale to nieważne. Uwaga. Klik. Wszystko miało wybuchnąć na raz, a nie oddzielnie. Ja tu chciałem atomówkę zrobić, a to mnie zawiodło. Przejdźmy po prostu dalej. Ale mamy tutaj świat Minecrafta, dosłownie Minecrafta. Wszystko tu jest takie, wiecie, prawdziwe. Jesteśmy w mojej willi. I słuchajcie, wyobraźcie sobie, że wygląda tak Minecraft, że sobie idziecie sobie do pokoju pełnego kwiatków, bierzecie swoją broń na co dzień i wychodzicie na polowanie na jakieś creepery albo inne postacie. To by było takie świetne. Jeszcze jeden z nich spadł właśnie. Czemu oni spadają cały czas? Czy to by nie było cudowne? Jeszcze on żyje jakimś cudem. Ej, oni wszyscy... Nie no, Stevie będą mnie bić. Chyba sobie żartuję. Cię. Ty to jednak, Grzesiu, jesteś prawdziwym przyjacielem. Na ciebie zawsze można liczyć. Nigdy nie jesteś na mnie zły. Poczekaj, mam dla ciebie prezent. Dawno tego prezentu nie miałeś, więc zamknij oczy. Ale na dłuższą chwilę. I zobacz, to jest taka super rzecz, którą wkładasz do buzi. Otwórz buzię, dobrze. Teraz to trzymaj to. Wiem, że to dziwnie wygląda. O! Jest idealnie! Grzesiu, nie ruszaj się. Nie. Dobrze, przyjacielu, teraz poczekaj tu chwilę. Nie wiem, czemu on jest trochę smutny. Chyba mu się prezent nie podoba, ale zaraz spowodujemy, że zaskoczy się do końca swojego życia. Ale jesteśmy teraz przy samolocie. Czy my lecimy po prostu stojąc sobie z otwartymi drzwiami? Czy tu jest woda, czy tu jest niebo? Grzesiu, weź idźmy, sprawdź. Dobra. Definitywnie jesteśmy w niebie. On leci bez końca i go cały czas widać. Dobrze, trzeba uważać, żeby nie spaść. To jest dość ważna rzecz. Zrespiłem Grzesia, ale widzę, że jeszcze mnie przywitał. Ziomeczku, masz głowę w suficie. Grzesiu, Grzesiu, co ty robisz? Mamy jakieś memy tutaj. Chodź, Grzesiu, idziemy. Wiem, że miałeś ciężką noc, ale chodź, musimy lecieć z powrotem do kraju. No, no chodź! Czemu ci głowa utyka? Na swoje miejsce musisz usiąść. Najwyższą klasę ci zamówiłem, czaisz? No zejdzie pan z tego sufitu. Czy jeżeli pociągnę go mocą Spidermana, to on tu przyjdzie... Przestań się wiercić. Proszę nie wystawiać głowy przez okno. Wypadnie pan. Wypadnie pan. Jeszcze nie wypadł jakimś cudem. Ten
Ten jest pijany, to jest akurat normalka, mnie to nie dziwi. Co tu się dzieje? Tu jest kolejny pijany, a... Czy to jest Shrek? Czy ty masz głowę w szafie? O co tu chodzi? Dobrze, nie przeszkadzamy mu, bo jeszcze nas zje. Przejdźmy dalej. Mamy tutaj Hagiego, okej, przejdźmy dalej. Czy ten pan się topi w umywalce? Ziomeczku, tutaj, tu możesz. Mamy tutaj jeszcze naszego kapitana, który poszedł w kimę, co prawda, ale nie, wszystko jest w porządku. Wejdźmy tu na Co tam jest? Czy to... Nie! Nie! Szybko! Nie! Spadam! To chyba źle, prawda? O! Mam broń, żeby wlecieć na górę! Powróciłem! Jakimś cudem! Udało mi się wrócić, tylko czy wy widzicie tą postać? Widzę, że Shrek... Halo? Halo? Shreku? Oh, hello there! Jeszcze mnie przywitał! Ale on jest cudowny i miły. Czy ja też Nie! Też umarłem! Ej, ta postać zniknęła! To jest straszne! Ale w sumie to wszystko... Na ten... Odcinek? Dziękuję wam za oglądanie! Jeżeli się podoba... Czy ty chcesz mnie bić? Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Grzesiu, słuchaj, nie używaj przemocy na ludzi, bo jest to bardzo złe i niedobre. Gdzie mój pistolet? Dobra, może być to. Czy on umarł? Czemu? Także dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja was żegnam. Pa, pa.